Artykułu 20 przystawienia 9 otwieram 45. sesję Rady Gminy Lisków. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych, na sesję przybyło 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Serdecznie witam przybyłe panie i panów radnych. Witam wójta gminy Marię Krawiec. Witam zastępcę wójta gminy panią Dorotę Sitko, sekretarza gminy Katarzynę Włodarczyk, skarbnika gminy Anetę Frydzińską oraz pracowników urzędu gminy panią Anię Zaleską i pana Wiktora Przybył. Projekt porządku obrad otrzymaliście państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z państwa chce zabrać głos? Tak? Proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja bym chciała, tak jak już na komisjach pani sekretarz przedstawiła państwu temat, aby wprowadzić do porządku obrad jeden punkt 5C, który byłby punktem dotyczącym uchwalenia programu współpracy gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja z 1327 z późniejszymi zmianami na 2023 rok. Dziękuję bardzo pani wójt za wprowadzenie zmian do porządku obrad i przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Kto się wstrzymał? Czy nie? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad ze zmianami. Wobec tego przystępujemy do jego realizacji. Kolejny punkt. Przyjęcie protokołu 44 sesji. Proponuję, aby protokół 44 sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje on się na sali obrad i jest do wglądu zainteresowany. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Co? A to z tego dokumentu, bo oni też między sesją to nic nie robili przecież. Co robili? Wnioski pisali. A co? Zmiany przed. Co się śmiesz? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła protokół 44 sesji Rady Gminy jednogłośnie. Kolejny, czwarty punkt. Sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę panią wójt o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, 21 odbyła się ostatnia sesja, krótko przed świętami. Cały czas zajmujemy się w urzędzie sprzedażą paliwa stałego. Ponad na dzień dzisiejszy ponad 200 mieszkańców odebrało już opał ze składu. Również w okresie sesyjnym zawarliśmy akt notarialny będącym sprzedażą działki, kolejnej działki położonej w Liskowie na ulicy Polnej. Zostały nam jeszcze do sprzedaży dwie działeczki. 27 grudnia był Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Na budynkach Urzędu Gminy zostały wywieszone plany. Szanowni państwo, to też czas z życzeń świątecznych. My składaliśmy w naszym imieniu życzenia i również w państwa imieniu, ale również przyjmowaliśmy życzenia
w urzędzie, między innymi przybyła delegacja przedszkolanków z publicznego przedszkola naszego w Liskowie, prowadzonego przez siostry służebniczki. Też dzieci przekazały również dla Państwa najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sesyjnym cały czas przyjmował, weryfikował przede wszystkim wnioski o dodatek węglowy oraz ich wypłatę. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe odnośnie złożonych wniosków w ramach zmiany ustawy o dodatek węglowy i przyjmowane i weryfikowane są wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego. Tutaj dodam, że przyjęto 575 wniosków, zweryfikowano wszystkie na 445 ton orzecha, 72 tony miału i 299 ton groszku. Przyjmowane są i weryfikowane wnioski dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz ich wypłata. Koordynowane są działania przez cały czas mające na celu wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Polskim Czerwonym Krzyżem przekazał dla uchodźców z Ukrainy paczki z żywnością i artykułami chemicznymi, a 23 grudnia rozwiezione zostały paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Te paczki, z tymi paczkami do podopiecznych udała się pani wicewójt Dorota Sitko oraz pani Bożenna Humer. Miło mi też poinformować, szanowni państwo radni, że mamy już pozwolenia na budowę dla zadania rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Zakrzynie na cele oświatowe oraz kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej gminy Lisków poprzez remont, rozbudowę oraz przebudowę w zabudowie usługowej usługi oświaty w miejscowości Zakrzyn i również pozwolenie na zadanie rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowej na cele oświatowe oraz na potrzeby rehabilitacji. Są to zadania, są to pozwolenia, które już, tak powiem, torują nam drogę do przygotowywania się do przetargu. Myślę, że w miesiącu styczniu ogłosimy przetarg na te 3 inwestycje. Tu oczywiście nie jest wymieniony Szczałków, ale tam też będzie remont budynku szkoły, natomiast nie wymagał on pozwolenia na budowę. Czekamy, szanowni państwo, tak jak mówiłam też na sesji przed świętami, o pozwolenie na przebudowę ostatnich z 10 dróg w ramach, to się odbywa w ramach ZRID-u. Mam tu na myśli drogi na terenie Małgowa i Józefowa. Nie ma jeszcze decyzji. Mam nadzieję, że po nowym roku zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie. Koniec roku, warto też wspomnieć dla Państwa wiedzy, że do tej pory wpłynęły 64 wnioski o ustalenie warunków zabudowy na terenie gminy i 13 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. 14 wniosków o podział nieruchomości i 2 wnioski o rozgraniczenie nieruchomości. 65 wniosków przyjęliśmy o wycinkę drzew. Za pośrednictwem gminnego punktu programu Czyste Powietrze złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu 12 wniosków o dofinansowanie. I to tak w skrócie, panie przewodniczący, szanowni radni, czas tylko 5-dniowy między sesjami. Dziękuję bardzo. Pani Wójt za sprawozdanie międzysesyjne. Przechodzimy do kolejnego punktu, 5. Podjęcie uchwał. I tak, zmiana uchwały budżetowej na 2020 rok. I proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwały Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 32 łamane na 293 łamane na 2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje następujące brzmienie. Punkt pierwszy, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 39 423 399 zł i 56 groszy. Z tego dochody bieżące w wysokości 37 3 738 zł i 88 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 2 419 660 zł i 68 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp drugi. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3. Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień, środki na realizację zadań pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie. Ustęp pierwszy. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 40 284 756 zł i 18 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 32 976 256 zł i 43 grosze oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 308 499 zł i 75 groszy. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień, wydatki na realizację zadań gmin pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz wydatki na realizację Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie. Określa się plan przychodów kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9. Punkt trzeci, paragraf 11 otrzymuje następujące brzmienie. Dochody z tytułu wpływów z opłat, o których mowa w artykule 6r ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach w kwocie 1 207 500 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1 341 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Anecie Pudzińskiej, skarbnikowi gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2022-2032. I również proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisków na lata 2022-2032. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 229, 230b i 231
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 32/292/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisków na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani Anecie Brudzińskiej, skarbnikowi gminy, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Uchwalenie programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami na rok 2023. Tutaj proszę panią Katarzynę Bodarczyk, sekretarza gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 7 ust. 1 punkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, traci moc uchwała nr 43/361/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami na 2023 rok. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Katarzynie Włodarczyk, sekretarzowi gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania?
Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny punkt. Interpelacje i zapytania. Proszę o zadawanie pytań, przedstawianie interpelacji. Nie widać. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Nie ma nic. No to zbliżamy się do kolejnego punktu zamknięcia obrad. Ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam obrady 45. sesji Rady Gminy Biskowie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.